Witajcie, nazywam się Mateusz Wielkowski. Dziś Wam krótko opowiem świadectwo mojego nawrócenia, jak poznałem Jezusa. Więc ogólnie na początku wychowałem się jako dziecko w kościele katolickim. Chodziłem do kościoła, rodzice mnie, prawda, prowadzili za rękę. I tak żyłem, tak? Byłem ministrantem, uczęszczałem potem do szkoły, ogólnie wszystko w życiu miałem. Miałem szkołę, miałem dom, miałem zaopatrzenie finansowe, wszystko po ludzku mi się dobrze układało, tak? I w wieku około 17 lat, 16, chciałem popełnić już samobójstwo w moim życiu, ponieważ wszystko miałem w życiu, ale widziałem pustkę w moim sercu, że wcale tak nie było pięknie, jak sobie wyobrażałem. Po ludzku wszystko wyglądało dobrze, że mam wszystko, mam pracę, jestem porządnym ministrantem, chodzę do kościoła, mam albę piękną. Zawsze rodzice mówili: o Mateusz, on jest najpiękniejszy, on ma taką albę ładnie obraną. Po ludzku byłem wzorem do naśladowania. Rodzice mówili: zobaczcie, jaki Mateusz porządny jest. Ale oni nie wiedzieli, co było w moim sercu, że w moim sercu panowała pustka, że chciałem ją zapełnić pornografią, chciałem się kilkakrotnie razy w życiu popełnić samobójstwo. I pewnego dnia oglądam sobie telewizję i pastor z Calgary mówi, że jesteś taki jak kościół uliczny w Warszawie. I mówię: okej, no pójdę, może znowu jakaś religia, może jakieś różańce rozdają czy coś. I poszedłem na ten kościół uliczny, tak stoję w tłumie ludzi, widzę, że tu po jakieś kanapki przychodzą, po jakieś picie, ale ja mówię: nie, mnie to nie obchodzi, przecież ja mam wszystko. I tak sobie stałem i słuchałem tego człowieka, który głosił i mówił to świadectwo swoje czy coś tam. I podchodzi pewien człowiek do mnie i się mnie pyta: Mateusz, co ty tu robisz? Ja mu powiedziałem, co ja tu robię, że ja ogólnie szukałem Boga, jestem zagubionym człowiekiem, jestem uzależniony od wielu rzeczy i nikt nie jest w stanie dać mi po prostu pomocy w moim życiu. I on otwiera Biblię i mówi do mnie rzeczy, które ja mówię: wow, to jest naprawdę prawda, to co on mówi do mnie. Wszystkie słowa, które on do mnie mówił, to docierały do mojego życia. I ja powiedziałem: wow, to ja chcę się z tym człowiekiem spotykać, niech on mi powie, i co ja mam dalej w ogóle w życiu robić, tak? I on powiedział: to okej, Mateusz, to chodź, będę się spotykać z tobą, będę ci mówić, jak się rzeczy mają w słowie, tak? I ja po prostu otwarłem się na to, co ten człowiek do mnie mówi. I podczas jednego spotkania on otworzył internet i powiedział: tutaj Maryjne, co są zwiedzenia maryjne, obrazki, figurki, to wszystko jest nie tak. Ja mówiłem: okej, tak, to rzeczywiście jest tak. Potem spytał się mnie: Mateusza, czy ty masz pewność zbawienia? Ja mówię: no pewnie jakiś czyściec tam jest i sobie pójdę i będę sobie w czyśćcu tam ze 100 lat, z 200, a potem może do nieba, może do piekła. Takie miałem skrzywione myślenie. I powiedział: Mateusz, potrzebujesz oddać życie Jezusowi. Ja mówię: tak, ja potrzebuję Boga, ja potrzebuję pomocy, tylko właśnie nie wiem, jak to zrobić. Ja chodziłem do kościoła, mówiłem mu, szukałem Boga, chodziłem do spowiedzi i ksiądz pukał: odpuszczone są twoje grzechy, ale ja i tak byłem cały czas związany z tymi grzechami. Ja powiedział: Mateusz, potrzebujesz oddać życie Jezusowi, potrzebujesz się na nowo narodzić. I to mnie dotknęło i pewnej nocy oddałem życie Jezusowi i na drugi dzień obudziłem się zupełnie innym człowiekiem. To było moje nowe narodzenie, kiedy ja w biurze oddałem życie Jezusowi w nocy i nad rankiem wszystkie ciężary ze mnie jakby zeszły, tak? Ale po nowym narodzeniu, około 2 lata temu, też nie było tak fajnie, bo chodziłem do kościoła, podnosiłem ręce w górę i krzyczałem halleluja, ale moje życie było zaprzeczeniem wszystkiego. Żyłem jako religijny chrześcijanin. Z jednej religii wyszedłem w drugą, przez około 2 lata jako chrześcijanin żyłem w różnych kompromisach, w różnych grzechach, i co uważam za słuszne, ponieważ jest łaska, to ja mogę sobie robić co chcę, ale około 3 lata temu podjąłem decyzję
że prawda będzie najważniejsza w moim życiu, że Boża prawda będzie najważniejsza. Mówiłem, co to jest za syf w moim życiu, nie może tak być, nie mogę tak funkcjonować. Jak zdecydowałem, że będę szedł za tym, co jest w Słowie, nie za moimi uczuciami, nie za moim cielskiem, które chce porządliwości, jak wziąłem swoją duszę za mordę, to żeby się rzeczy układać, coś pojawiać, przyjaciele, finanse do mojego życia, różne prace i teraz wiodę zwycięskie życie. Jestem tutaj z wami. Kocham was. Mateusz, ja poznałem Mateusza w takich zadziwiających okolicznościach, ponieważ któregoś dnia ja wchodzę na Facebooka i wiadomość jest, nie? I wiadomość brzmi mi około właśnie 3 lata temu, może więcej, nie? Ze 3,5 roku temu, no jakoś. I wiadomość brzmiała mniej więcej w ten sposób. Cześć, słuchaj, jest święto zmarłych. Ty byś nie poszedł ze mną głosić Ewangelii na cmentarzowym dworze? Wiesz, o co chodzi? To w ogóle nie znam faceta. Pisze do mnie, wiesz, jestem z Nowego Dworu, mówi, my teraz jest święto zmarłych, byśmy na cmentarz wpadli tam pogłosić. Ja mówię, nie, no, jest swój chłop. No w ogóle, po prostu. Przedziwna rzecz, chwała Bogu.